Tramwaje na Puławskiej już jeżdżą. Na pierwszym nowym odcinku tramwaju do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa oczywiście ciągnie się dużo dalej, a jedna z odnóg w kierunku Gagarina ma zostać oddana do użytku na koniec tego roku, jeszcze przed świętami. Do tego czasu musi powstać nowy zjazd na ulicy Spacerowej dla samochodów i tramwajów. O tym, jak ta cała inwestycja powstaje i co się okłączyło w ostatnim czasie w tym materiale. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć i Czemek Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. Znajdujemy się na odcinku w Starym Śródmieściu, gdzie jak widzicie pod nami znajduje się plac Unii Lubelskiej. Jeszcze niedawno, do końca wakacji, tramwaje tędy nie jeździły, natomiast teraz już całkowicie to zmieniło. Tramwaje wróciły ponownie na Puławską od początku nowego roku szkolnego. Co ważne, to jest ważny odcinek tramwajowy, który był nieczynny przez rok. I w ostatnim czasie też były utrudnienia na budowie tramwaju do Wilanowa na samej Kadancówce. Był konflikt, który został dzisiaj, 18 września, zażegnany. I w ten sposób budowa postępuje dalej. Dużo się zmieniło, dużo postępuje do przodu i niedługo rozpoczną się większe prace budowlane przy pętli Stegny. O tym wszystkim, jak ta cała inwestycja postępuje w dzisiejszym materiale zobaczycie. Długi, to zaprawda oczywiście jest długi ten film, natomiast macie do tego też działo, jak chcecie sobie przeskoczyć do konkretnych elementów i zaczynamy już materiał od samego krańca tejże inwestycji. W tym miejscu w przyszłości może powstać pętla przy południowej obwodnicy Warszawy. Jest ona zaplanowana na inwestycje do 2050 roku według nowego studium Warszawy. Co ważne, ta inwestycja jest niezbędna, aby tramwaje jednokierunkowo mogły dojechać do Wilanowa, bo tam ma się znajdować pełna pętla tramwajowa, a nie terminal krańcowy, który w tym miejscu na Branickiego będzie się znajdować. Ten terminal krańcowy będzie dla trzech tramwajów, czyli trzech linii tramwajowych, czy dla czterech tramwajów dokładnie, z tym, że to będą czterech tramwajów, ale maksymalnie trzech linii tramwajowych. Tam tramwaj po prostu będą kończyć swoją trasę i następnie będzie trzeba zmienić kierunek poprzez przejście do drugiej kabiny przez motorniczego. I w ten sposób tramwaje będą tutaj zmieniać trasę. I tylko i wyłącznie oczywiście tramwaje dwukierunkowe tu będą mogły dojechać. Co ważne, na samym odcinku w Wilanowie już się pojawiają nowe tory, co możemy zobaczyć w tym miejscu. Najpierw sama konstrukcja betonowa za pomocą tego łazienka marsjańskiego, który właśnie teraz widzieliśmy, musi powstać, a następnie na tym są montowane nowe szyny, a sieć trakcyjna oczywiście jest ostatecznym elementem, który będzie tutaj montowany najprawdopodobniej za około jakoś rok. No, rok. W wakacje ma się skończyć tramwaj do Wilanowa z budową, ale z tego co wiem, może nie być to łatwe do zrealizowania w związku z budową jeszcze kolejnych odcinków ciepłociągu, bliżej oczywiście Spacerowej. Ale jesteśmy w miasteczku Wilanów. Tutaj kryzys, który był jeszcze niedawno, został zażegnany dzisiaj. Udało się dogadać pomiędzy tramwajami, miastem i Polnordem. Polnord się udało się z nim dogadać. Chodziło o to, że niektóre rury, które tam się po prostu znajdują, które były budowane podczas powstawania miasteczka Wilanów, cały czas należały do Polnordu, pomimo tego, że były pod ulicą, a nie do miasta stołecznego Warszawy. Nie udało się tego przejąć. Teraz należy się dogadali i ma to być tak zrealizowane, aby nie było większych konfliktów przy tej inwestycji i przy kolejnych realizowanych w tymże rejonie. Więc miejmy nadzieję, że ten problem prawny, który nie został uregulowany od ładnych już kilkunastu lat, w końcu się tutaj zakończy. Natomiast na dalszym odcinku, jak tutaj widzimy przy przystanku Oś Królewska, widzimy już nowe tory. Faktycznie szyny są tutaj już montowane na nowym torowisku. Też dokładnie widać, gdzie się znajdują przystanki tramwajowe. Tutaj przystank tramwajowy, dokładnie widać, że będzie się znajdować po prawej stronie, przed przystankiem w kierunku Wilanowa, znaczy w kierunku Branickiego. W drugą stronę będzie po przeciwległej stronie skrzyżowania. Co ważne, nie wszystkie jezdnie i nie wszystkie części nowego układu drogi muszą być przebudowane. Część drogi po prostu jest w starym układzie, bo całkowicie jest nieruszana. Tutaj wcześniej była już zachowana przestrzeń pomiędzy dwoma jezdniami w postaci DZD na tą linię tramwajową, natomiast trzeba i tak trochę uregulować jedną czy drugą jezdnię, przebudować części podziemne, a tego też w ten sposób to wygląda, że na jednej z jezdni może być zachowany ruch, a na drugiej niekoniecznie. Lecimy dalej i widzimy już kolejny odcinek, czyli bezpośrednio Aleję Wilanowską. I tutaj już aktualnie, czy to Aleja Wilanowska, czy Sobieskiego jest po jednej jezdni w każdym kierunku. Znaczy po jednej jezdni w obydwu kierunkach właściwie. Właściwie tutaj też jest bardzo wąsko, bo na jednym i drugim odcinku jest po jednym pasie. Jest to wąskie gardło, korki się tutaj oczywiście muszą tworzyć, natomiast to jest niezbędne w związku z budową przez same skrzyżowanie nowej trasy tramwajowej. Trzeba wybudować przejazdy tramwajowe przez samo skrzyżowanie i następnie będzie można przerzucić ruch na drugą stronę Wilanowskiej i kolejno tak samo przez
Sobieskiego. To oczywiście chwilę będzie trwać czasu. Możemy tutaj zaobserwować, jak wyglądają utrudnienia teraz na Wilanowskiej. Widzimy te zwężenia. No, Wilanowska jest zwężona do jednego pasa de facto, co jest dużym problemem. No i oczywiście mogą się przez to tworzyć dosyć duże korki. No, zresztą widać, że tutaj już jest taki koreczek, a dalej pewnie, jakbyśmy zobaczyli, zakrętem byłby jeszcze większy. Na dalszym odcinku w tym miejscu została rozebrana jedna z kładek, bo dwie kładki zostały już rozebrane. One były rozebrane w jeden weekend, jedna i druga. No i tutaj oczywiście dalszy odcinek widzimy, że już właściwie postępuje to dowisko dalej. Oczywiście kładki są niezbędne do demontażu. Można było specjalnie oczywiście zaprojektować, żeby kładki pozostawić, żeby tutaj zostały, zrobić z nich zejście na przystanki, ale chodziło o to, aby przestrzeń nowa miejska w tym miejscu, gdzie nie powinno być dużego ruchu samochodowego, była bardziej dla mieszkańców i nie trzeba było chodzić do góry, do dołu po starych konstrukcjach, korzystać z wind, które tutaj zazwyczaj nie działały, i chodzić po schodach do przystanków tramwajowych. Chodziło o to, aby Warszawa w tym miejscu była bardziej dostępna, a mniej faktycznie poodcinana w postaci takich przestrzeni. Biorąc pod uwagę, że tutaj też dosyć dużo osób starszych mieszka, więc chodzenie po tego typu kładkach raczej dla nich nie jest niczym wygodnym, a korzystanie z wind, które często nie działają, też nie jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj oczywiście w tym odcinku, gdzie widzimy, trwa już budowa środowiska tramwajowego przez same skrzyżowanie, co jest właśnie jednym z kluczowych elementów. Następnie będzie przyznana po prostu tutaj jezdnia na drugą stronę, już po środowisku samochody tutaj będą jeździć. Tak, pierwsze, nawet te części. No i teraz jesteśmy już w Mokotowie i w Mokotowie widzimy, że dosyć dużo już nowych szyn jest zamontowanych na swojej trasie. Co ważne, na części odcinku, na częściowych odcinkach będzie też droga zarówno dla tramwajów, jak i również dla autobusów, czyli tak zwany TAT, trasa autobusowo-tramwajowa. Tutaj będzie zlokalizowana bezpośrednio tak mniej więcej od Spacerowej, ciągnąć się prawie do przystanku Tor Stegny. Tam trochę przed tym będzie się to wszystko rozjeżdżać. Natomiast ważne jest to, że taki nowy odcinek na nowej trasie tramwajowej do Wilanowa powstanie również tutaj. Ogólnie wszystkie przystanki mniej więcej autobusowe są zachowane na samej inwestycji, jak teraz widzimy. Tutaj są tymczasowe, częściowo, zazwyczaj niektóre nawet są już zlokalizowane na nowym środowisku tramwajowym. Tutaj kolejna kładka, która została całkowicie wyburzona. Tu jeszcze widzimy fundamenty windy, która też pozostała. Znaczy już windy nie ma. Kładki też nie ma. To było wszystko zsuwane. Domyślam się, że w internecie możecie znaleźć jakieś ujęcia, filmy, jak to zostało całkowicie zdemontowane. Kładki nie ma. Kładki zostały usunięte w jeden, jak dobrze pamiętam, długi weekend w sierpniu. No i zostały całkowicie usunięte. Jeszcze zostały dwie kładki, jak dobrze pamiętam, jak dobrze liczę. Więc niedługo już całkowicie te obiekty znikną z tejże inwestycji. Czy dobrze, czy źle? Piszcie w komentarzach. Jak zawsze jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Natomiast kładki i tak w aktualnym przebiegu nie mogłyby pozostać, ponieważ w miejscu, gdzie powstaje nowe środowisko tramwajowe, były po prostu stare podpory do kładek i nie dałoby się tego inaczej zrealizować. Tutaj ciekawostki też inne, a mianowicie tutaj już są zamontowane, znaczy właściwie poukładane, rozjazdy nowe i ogólnie szyny w splocie. W splocie, czyli te, tak jak mamy na Puławskiej, trzy szyny albo dwie szyny bezpośrednio obok siebie. Możecie dokładnie się przyjrzeć. Znaczy tutaj mamy rozjazdy, to mamy krzyżówki, następnie kolejne krzyżówki, kolejne rozjazdy, a dalej tu widzimy właśnie szyny w splocie, co oznacza, że są dwie obok siebie szyny i w ten sposób, tak samo jak na Puławskiej, tramwaje będą miały wcześniej rozjazdy, a następnie będą mogły skręcić czy to na pętlę, czy pojechać dalej prosto w kierunku centrum Warszawy, bądź w kierunku Wilanowa. No i oczywiście w przyszłości też stąd będą mogły tramwaje pojechać w kierunku metra Wilanowska, chociaż tam jeszcze oczywiście różne koncepcje są realizowane. Tak wygląda samo przymontowanie, też możecie zobaczyć. Tych dwóch szyn obok siebie, dokładnie widać dwa rowki obok siebie tutaj też przy okazji, więc możecie zaobserwować. To jest naprawdę, to po prostu są dwie ze sobą szyny szczepione, to nie są jakieś specjalne, ale w specjalny sposób, jeżeli chodzi o samą konstrukcję pomiędzy nimi. Także tutaj one już przyjeżdżają tak złączone, gotowe i czekają na sam montaż, który oczywiście będzie za jakiś czas realizowany. Pętla Stegny, która ma oczywiście powstać stąd od nogą właśnie tutaj w kierunku zachodnim, będzie realizowana na przestrzeni roku od mniej więcej końca tego roku. W grudniu rozpoczną się jakoś prace, grudzień, listopad się rozpoczną większe prace i będą trwały do końca przyszłego roku, czyli do końca 2024. Co ważne, już część tutaj faktycznie prac porządkowych się rozpoczęła i możemy zobaczyć, że już jakieś tam pierwsze usuwanie drzew, czy innych konstrukcji, kanalizacji, czy sieci podziemnych rozpoczęło się, ale większe prace rozpoczną się dopiero za jakiś czas. Ale możecie zobserwować, że faktycznie coś tu się już dzieje, ale większe prace
ruszą większą parą jeszcze za jakiś czas. A przynajmniej tak było oficjalnie mówione jeszcze ostatnio, więc chyba, że coś tutaj się mocniej pozmieniało. No więc tutaj te tramwaje w przyszłości będą skręcać do nowej pętli, gdzie te tramwaje zarówno dwukierunkowe, jak i jednokierunkowe będą mogły zawrócić. I to będzie bardzo wygodna pętla, bo będą bezpośrednie przesiadki z autobusu do tramwaju właśnie w tym miejscu. Lecimy dalej na dalszym odcinku nad nowym torowiskiem tramwajowym. Tutaj już faktycznie widzimy dwie nowe szyny. Właściwie cztery nowe szyny zamontowane. No i tutaj też jest kolejna kładka, która będzie niedługo likwidowana. Te wszystkie kładki, które teraz przechodziliśmy, zarówno te wyburzone, jak i również te, które już faktycznie, ta tutaj jedna, która stoi, do nich mam najmniejszy sentyment, największy mam do tej ostatniej, którą zobaczymy, bo na niej zazwyczaj nagrywam te wszystkie filmy i stąd mam trochę że lepszy zasięg, jak i również lepszą widoczność co do latania dronem. No ale to oczywiście widziałem od początku, że one w jakimś czasie znikną, więc trzeba się z tym liczyć. Tutaj też, co ważne, widzieliście, że przystanek tramwajowy będzie również w tamtym miejscu, gdzie byliśmy w przykładce. Tam będzie przystanek tramwajowy, jak i również w tym miejscu przed samą trasą Siekierkowską. Co ważne, tak, również nie będzie przystanku w tym miejscu przy trasie Siekierkowskiej, nie będzie specjalnego przystanku tramwajowego Tory Stegny. Specjalnie tutaj jest to tak zrealizowane, aby tramwaje mogły szybciej przejechać przez całe skrzyżowanie, a jeżeli ktoś będzie się chciał przesiąść, to po prostu będzie mieć dojście za pomocą chodników, czy to pomiędzy jezdniami, czy to do przystanków tramwajowych. Po jednej i po drugiej stronie skrzyżowania po prostu będą w miarę niedaleko jakieś przystanki tramwajowe. Tutaj właśnie jeden widzimy, który się tutaj będzie znajdować, no i oczywiście po drugiej stronie skrzyżowania też będzie jeden przystanek tramwajowy, więc w miarę tutaj sytuacja będzie opanowana, jeżeli chodzi o te prace. No i tutaj też, co warto podkreślić, to jest to, że tutaj się już organizacja ruchu, w którym teraz w tym momencie widzicie, zmieniła. Od dzisiaj, od poniedziałku, przynajmniej wedle zapowiedzi, jakie były, te tramwaje aktualnie, znaczy budowa tramwaju do Wilanowa całkowicie ograniczyła w tym miejscu Jana Sobieskiego w ten sposób, że tutaj już ruch jest tylko właśnie po zachodniej stronie jezdni. O ile na samej ulicy, w tym miejscu, którą widzicie, czyli na Alei Witosa, widzimy już montaż nowych przewiązek, to tam jeszcze ruch po tych nowych przewiązkach nie jest poprowadzony, to na razie sama Jana Sobieskiego została zwężona do jednej jezdni, jest to jezdnia zachodnia i po niej aktualnie cały ruch się odbywa. W przyszłości, niedalekiej najprawdopodobniej, Aleja Witosa również zostanie zwężona do jednej jezdni. Sam nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak tutaj będą się robić wielkie korki. Uwierzcie mi, tutaj jest naprawdę dosyć duży ruch. Nie bez powodu tutaj były większe, jedne z pierwszych fotodadorów, które tutaj specjalnie fotografowały te skrzyżowanie, bo tu było też bardzo dużo wypadków. A tak duży ruch zwężony do jednej jezdni, maksymalnie dwóch pasów w każdym kierunku, to będzie istny dramat. Tu przy okazji jest drugi przystanek tramwajowy, o którym mówiłem, który będzie właśnie niedaleko samego skrzyżowania z Jana Sobieskiego i właśnie z Aleją Witosa. Lecimy dalej na dalszym odcinku, który to już całkiem dobrze znamy, to już jest taki bardziej śródmiejski odcinek, tutaj pewnie dosyć dużo część z Was może się pojawiać, ja tutaj ostatnio się też pojawiałem często, bo nagrywałem rurociąg, natomiast, znaczy ciepłociąg, który się tutaj powstawał i on już został mniej więcej w całości ukończony. Aktualnie prace przy ciepłociągu tutaj na Jana Sobieskiego czy pod Belwederską trwają głównie przy tym, żeby aktualnie przyłączyć nowy ciepłociąg do tego do pozostałej sieci, czyli do wszystkich budynków, które się znajdują w okolicy. Trzeba wszystko przyłączyć z tymczasowego ciepłociągu na już nowy, docelowy. I co ważne, możecie zobaczyć, że jeszcze w tych miejscach są odkrywane i wyburzone ciepłociągi, a do tego, że po prostu to są stare, już aktualnie nieużywane, powstał zupełnie nowy, nie w wszystkich miejscach pokrywa się z trasą starego, jak tutaj właśnie możecie zaobserwować, a tego też tutaj po lewej stronie widzimy stary ciepłociąg, który jest wyburzony, a po prawej stronie powstał zupełnie nowy. Więc po prostu on w zależności od miejsca jest się trochę w różne miejsce, ewentualnie też jest w starym przebiegu. Także tutaj się to całkowicie zmieniło i ja przy nim aktualnie trwają prace przy przełączaniu do nowej instalacji, do wszystkich budynków w okolicy. A tu przy okazji ciekawostka właśnie, tak jak mówiłem, ja stoję na tej kładce i zwyczaj można mnie tutaj zaobserwować, zresztą nie jedna osoba już na mnie tutaj wpadła i przy okazji pozdrawiam jedną osobę, która mnie spotkała podczas nagrywania tego filmu. Mówiłem, że pojawi się film w sobotę, no niestety, znaczy w niedzielę, niestety nie wyrobiłem się i nie wiem, której godzinie pojawi się ten film, też poniedziałek w sumie, bo inwestycja dosyć długa, a tu się dużo dzieje i trudno to nagrać i zmontować, wszystko jeszcze szybko opublikować. A tutaj już mamy kolejny przystanek tramwajowy, czyli przystanek Dolna. Tutaj nowe zupełnie skrzyżowanie, które też będzie musiało być mocno ograniczone w związku z budową nowych przejazdów dla tramwajów. I tutaj już na tym odcinku będą i autobusy, i tramwaje jeździć razem po wspólnym torowisku tramwajowo-autobusowym, co oznacza, że autobusy nie będą miały tutaj swojego buspasa, tylko faktycznie będą jeździć po środku razem z tramwajami. Nie będą to wszystkie linie autobusowe, tak samo jak na
przystanku autobusowym metra to Rzesenau, czy przy dworcu Wileńskim, chociaż jest wydzielona część dla autobusów i tramwaju wspólna, nie wszystkie linie autobusowe będą mogły bezpiecznie wjechać na przystanki na środku, więc również będą znajdować przystanki autobusowe po bokach, jak i również wzdłuż całej wspólnej trasy będą przystanki awaryjne, tymczasowe. Gdyby na przykład coś się wydarzyło na torowisku wspólnym, to autobusy będą mogły cały czas za tramwaj jeździć dookoła i po prostu będą wyznaczone specjalne miejsca, gdzie przystanki tymczasowe, awaryjne będą mogły być wyznaczane. No i dolecieliśmy do kolejnego przystanku, już właściwie głównego, jeżeli chodzi o tą inwestycję, gdzie najszybciej prace muszą się zakończyć, a jak widzimy, jeszcze tutaj dosyć dużo się dzieje. Przystanek spacerowy, który się tutaj znajduje, to będzie nowe, istne epicentrum tejże inwestycji. Na razie, jak widzicie, wszystko jest tutaj rozkopane, ale głównie dlatego, że sam ciepłociąg to była najważniejsza inwestycja, która musiała być teraz zrealizowana. Dlaczego? Dlatego, że do końca września ciepłociąg musi być już całkowicie przełączony, chyba że musiały powstawać dużo większe, no, tymczasowe ciepłociągi na sam okres budowy. Teraz niedługo się rozpocznie już większy okres grzewczy, dlatego też ciepłociąg nowy, docelowy musi być oddany do użytku, nawet jeżeli ten docelowy będzie prowadzony w częściowo jeszcze po starym. Musi on być po prostu w pełnej przepustowości w tym miejscu, dlatego ten mały, tymczasowy, który był zrealizowany wzdłuż całej inwestycji, nie mógł być po prostu teraz użytkowany. Dlatego też ta inwestycja musiała być mocno sprężona, na cała spacerowa musiała być zamknięta, jak i również teraz wjazd w ulicę Gagarina jest odcięty, bo właśnie ciepłociąg trzeba było szybko połączyć w jedną całość, realizować, aby dało się to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem tego okresu grzewczego. Tu przy okazji się pojawiły nowe napisy, czemu właśnie teraz zostało całkowicie to skrzyżowanie zdowngradowane do właściwie przejazdu, o braku skrzyżowania. Tam są dokładnie wszystkie informacje wypisane w shortcie, niedługo to o tym opowiem, jak to wygląda. Tutaj mamy też kolejne elementy podziemne, które będą musiały być połączone z nową instalacją, jak i również ze starą, która się znajduje w okolicy. No i sama ulica Spacerowa, no przy niej dużo się jeszcze nie dzieje, tak? Prace co prawda muszą się zakończyć na samej Spacerowej do grudnia, więc nie mają dużo czasu, ale wierzymy w Budimex, czyli głównego wykonawcę, że im się faktycznie uda to zrealizować. Tu widzimy kolejny element właśnie tego ciepłociągu nowego, gdzie się to wszystko łączy w jedną całość, zarówno nowe części, jak i stare, które się rozchodzą na poszczególne ulice. No i mamy kolejną część, która się właśnie łączy z tym, co powstawało pod Gagarina. Znaczy na dole jest nowy kolektor oczywiście, a tutaj mamy nowy ciepłociąg, który powstaje, jak widzicie, tutaj zakrętami i całkowicie ciągnął się właśnie pod tą jezdnią, gdzie jeździły ostatnio samochody. No i tutaj też musi powstać całkowicie nowy przystanek tramwajowy w kierunku Gagarina, właściwie w kierunku Czerniakowskiej. To jest już inwestycja realizowana przez Budimex, a nie przez inwestora drugiego, który realizuje tramwaj na Gagarina i nowy kolektor Mokotowskiego BIS. Tu zawsze mam problem z wymówieniem tego poprawnie, jak to się nazywa. Dobrze, wracając tutaj do tematu, w tym miejscu, tak jak teraz prosto lecimy, tramwaje już niedługo będą mogły prosto przejechać. No, niedługo. Inwestycja tramwaju na Gagarina ma się zakończyć do końca tego roku. Do tego czasu sam odcinek na Spacerowej z nowym węzłem ma być też gotowy. Jak możemy przeczytać na informacjach na dole, już na święta tego roku ulica Spacerowa ma zostać oddana do użytku ponownie, jak i również wlot w ulicy Gagarina w tymże miejscu. No, czekam z niecierpliwieniem, czy faktycznie mi się to uda. Jeśli faktycznie tak mocno prace tutaj przyspieszą, to będę jeszcze nagrywać przez najbliższe miesiące, chociaż oczywiście przypominam wam, że tramwaj do Wilanowa nagrywamy jak zawsze co dwa miesiące, a nie częściej. Tutaj też przy okazji widzimy nowy ciepłociąg, który powstawał w tym miejscu, co jest całkowicie przecina ulicę Spacerową w tym miejscu, dlatego też nie było możliwe, aby utrzymać tutaj ruch, bo po prostu całkowicie przez same obydwie jezdnie w tym miejscu on przechodzi pod nimi. Dalej już skręca i powstaje nowe skrzyżowanie tutaj, ale tutaj po prostu to było całkowicie nie do zrealizowania. I tędy tramwaje będą się wspinać już najprawdopodobniej pod koniec roku, a właściwie w styczniu, tramwaje wtedy będą zjeżdżać na razie na krótki odcinek do Gagarina i najprawdopodobniej, z tego co wiemy, to będzie linia tramwajowa 14 i może coś nawet nowego. Jeszcze tego dokładnie nie wiemy i może jakby się udało, taka specjalna linia tramwajowa turystyczna by ten też pojechała. Kto wie, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Ja sądzę, że huczne oddanie do użytku pierwszego odcinka tramwaju do Wilanowa powinno być w ramach specjalnej jakiejś linii tramwajowej z okazji tego samego dnia. Natomiast wracając do meritum, czyli do samej inwestycji, zerknijmy sobie tutaj wyjeżdżając od boku, jak to tutaj powstaje. Proszę bardzo,
Tutaj jeszcze ostatnie prace, znaczy ostatnie, tu jeszcze mamy wykopy, prace podziemne, które muszą być zrealizowane w tym czasie, no i dalej mamy już całkowicie nową płytę, nowe skrzyżowanie, gdzie tutaj te tramwaje będą się rozjeżdżać w prawo w kierunku centrum, na wprost w kierunku Rakowieckiej i w kierunku Mokotowa, następnie tutaj już w splocie są szyny, będą się rozjeżdżać, czy to właśnie w kierunku Rakowieckiej, zakrętem oczywiście w lewo, ale później będą skręcać w prawo, no i w kierunku Mokotowa. Co ważne, same skrzyżowanie jest w taki sposób zrealizowane, choć na razie tego jeszcze nie widać, bo tramwaje tutaj zwalniają, jeżdżą wolniej, ale trzeba pamiętać, że to jest cały czas plac budowy, więc tutaj też szybko nie mogą jeździć, to w przyszłości to będzie tak zrealizowane, aby tramwaje szybko mogły przejechać przez całe skrzyżowanie, bez konieczności zatrzymywania się tutaj w dużej ilości, co oznacza, że podczas jednej sesji świateł, dzięki zastosowaniu szyn w splocie, będą mogły po prostu tramwaje przejechać przez całe skrzyżowanie. Nie jeden tramwaj zatrzymujący się przed rozjazdami, tylko na przykład dwa lub nawet więcej. W tym miejscu mamy przystanek Plac Unii Lubelskiej, który co prawda nie jest elementem tejże inwestycji. To były tutaj prace realizowane przez samym Plac Unii Lubelskiej w związku z odświeżeniem nawierzchni, tutaj była zrobiona dookoła nowego torowiska, znaczy dookoła torowiska tramwajowego, w związku z brakiem używania tejże części, no to po prostu tam jakieś prace konwersacyjne były realizowane w ostatnim czasie. No i tutaj lecąc prosto, możecie zobaczyć, że ogólnie wszystkie rozjazdy są zrealizowane tutaj w ramach tramwaju w splocie, pomijając zjazdy oczywiście. W przyszłości będzie tutaj jeszcze jeden tor po prawej stronie w kierunku Rakowieckiej, który teraz nie powstaje w związku z tym, że tramwaj na Rakowieckiej będzie budowany i realizowany mniej więcej, rozpoczną się prace za, no już umowa chyba jest podpisana mniej więcej, właściwie niedługo będzie podpisana. I tam faktycznie prace mocniej ruszą już niedługo, ale jeszcze musimy poczekać, aż faktycznie wszystkie formalności zostaną ukończone i wtedy faktycznie tramwaj na Rakowieckiej, który będzie realizowany mniej więcej przez 2 lata, też faktycznie się zakończy. Tutaj ostatni raz też widzimy przystanek Dworkowa w moich filmach. Tutaj faktycznie jeszcze niedawno była zamontowana nakładka, teraz widzimy, że tam miejscu, gdzie była nakładka, są elementy braku zielonego torowiska. Niedługo tam pewnie będzie to schodnik po prostu rozlodowany, że tak to powiem, czyli ułożone z rolki i będzie na miejscu. Tu też co ważne, na minus, a właściwie mieszkańcy się skarżą na to, że jeden przystanek tramwajowy Rakowiecka został całkowicie usunięty i przeniesiony na drugą stronę skrzyżowania. My o tym, właściwie tak jak ja w filmach, mówię to od początku tejże inwestycji, jeszcze kiedyś rozpoczęło się to wszystko, że tak to będzie wyglądać. Docelowo przystanki najprawdopodobniej będą się nazywały wszystkie Goworka, tak jak ten tutaj nowy. Natomiast na razie to jeszcze w związku z różnymi przystankami autobusowymi, brakiem docelowej organizacji ruchu, jeszcze tak się nie nazywają, ale spodziewam się, że raczej tak to faktycznie zostanie tutaj zrealizowane. Co ważne też, co chciałem powiedzieć, to jest to, że co prawda na spacerowej będzie droga rowerowa, to ona nie będzie na całym odcinku do ulicy Pławskiej, częściowo będzie trzeba pojechać ulicami po bokach, w jednym z kierunków, będzie to tak zrealizowane, aby się dało w miarę orientacyjnie dojechać, ale nie wzdłuż spacerowej na całym odcinku, chociaż by się wydawało, że właściwie wszędzie powinno być, co nie? No to niestety tutaj tak aż pięknie to nie będzie zrealizowane. No tutaj widzieliśmy Waryńskiego, tam już faktycznie jeszcze rozpoczęły się większe prace, no i duże utrudnienie w tym miejscu jest, tak? To trzeba przyznać, aktualnie na Pławskiej w kierunku Mokotowa, właściwie tutaj w kierunku Ursynowa jest tylko i wyłącznie jeden pas, tramwaje już jeżdżą w miarę normalnie przez całe skrzyżowanie, wszystkie oczywiście, wszystkiego typu, czy to jednokierunkowe, czy dwukierunkowe. Dużym problemem, co trzeba podkreślić, jest to, że nie wróciły tutaj wszystkie 5 linii tramwajowych, 14 i 30 cały czas tu nie wróciło. Oficjalna informacja jest taka, że te linie tramwajowe już wrócą do Wilanowa, ale mogłyby chociaż teraz na przykład dojeżdżać nawet nie do wyścigów, tylko do metro Wilanowska. Spokojnie te linie mogłyby tam kursować. Na razie nie wróciły. Jest gorzej, te tramwaje faktycznie jeżdżą rzadziej, na co się mieszkańcy skarżą. Tak samo przystanki są gorzej rozlokowane. Ogólnie jest na co narzekać, jest lepiej niż z komunikacją zastępczą autobusową, która właściwie zniknęła w ostatnim czasie, ale nie jest dobrze, bo 3 linie tramwajowe, 10, 18 i 4 to i tak nie jest rozwiązanie problemu, który był tutaj wcześniej, znaczy którego nie było wcześniej. Były o 5 linii tramwajowych, co chwilę jakiś tramwaj podjeżdżał, a to jest naprawdę duże natężenie, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, a to teraz jest po prostu słabo. To też dużym problemem jest brak linii 14, mieszkańcy się mocno skarżą na to, czy to w komentarzach, czy do mnie pisząc, że po prostu brak takiego dojazdu bezpośredniego stąd w kierunku Banacha jest dużym utrudnieniem. Oczywiście brak 35 też jest bardzo dużym utrudnieniem. Mieszkańcy Mokotowa mocno to przypominają, że na przykład nie mają bezpośredniego dojazdu do centrum handlowego Arkadia, który wcześniej było. No i tak to niestety tutaj wygląda po tejże inwestycji. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na ten temat, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Zachęcam was również do specjalnej grupy na Facebooku Co u tramwaju warszawski. Tutaj macie link w opisie. No i oczywiście kolejny film z tramwaju do Wilanowa
już za 2 miesiące i w formie przelotu za chwilę też się pojawi. No i jak zawsze zachęcam Was do wspierania, abym mógł cały czas tyle samo filmów realizować, tylko to jak zawsze w lepszym poziomie i w lepszym standardzie. Tymczasem kolejny film, taki pełny już będzie za 2 miesiące, chyba, i mam nadzieję, że się pojawi na Puławskiej, chyba, że faktycznie tam zostanie wprowadzony całkowicie zakaz fotografowania, no to samego węzła na Puławskiej nie będę mógł zrealizować i nagrać, bo od 23 września wchodzą nowe zakazy. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!